Jezus wtedy wziął chleby, podziękował Bogu i obdzielił nimi siedzących. Podobnie też uczynił z rybami. Wszyscy najedli się dosyta, a gdy już byli syci, polecił Jezus swoim uczniom: pozbierajcie to, co pozostało, by niczego nie zmarnować. Ewangelia według Jana, 6 rozdział, od 11 do 12 wersetu. To jest bardzo ciekawe, że w tym wersecie mamy nacisk położony na to, na co zazwyczaj się nie zwraca uwagi. To, co pozostało. Rozdział ten zawiera wiele pięknych wątków, 6 rozdział Ewangelii według Jana, które ukazują suwerenność Pana Jezusa Chrystusa, jak również Jego wrażliwość i czułość. Kiedy Jezus Chrystus zobaczył tłum, kazał Filipowi dostarczyć im pożywienia, wiedząc, że to z ludzkiego punktu widzenia jest niemożliwe, ale sam wiedział, co ma czynić, sam wiedział, co miał czynić. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 6 werset. Kiedy jesteśmy do niczego, Bóg jest do czegoś. Kiedy jesteśmy do niczego, Bóg jest do czegoś. Słusznie Filip zdał sobie sprawę, że nawet zakup ogromnej ilości chleba byłby zaledwie niewystarczający, albo zaledwie byłby ledwie wystarczający. Filip zdał sobie sprawę, że nawet zakup ogromnej ilości chleba byłby ledwie wystarczający. Byłby ledwie wystarczający, aby dać tłumowi nie więcej niż odrobinę. Jednak, gdy Pan Jezus Chrystus odpowiedział na potrzebę, dał im nie tylko chleb, ale i ryby, i to w takiej ilości, jakiej pragnęli. Nasze najbardziej imponujące wysiłki nigdy nie są nawet zbliżone do wystarczających, ale Boże błogosławieństwa, Jego błogosławieństwa są zawsze o wiele większe niż wystarczające. A potem słyszymy bardzo czułe słowa, gdy Pan Jezus mówi: pozbierajcie to, co pozostało, by niczego nie zmarnować. Potrzeba została zaspokojona, ale Pan Jezus nie chciał zostawić okruchów. Były to tylko resztki, a jednak zebrane razem wypełniły 12 koszy, by być może po jednym były dla każdego ucznia, tak? Czyli były to tylko resztki, a jednak zebrane razem wypełniły 12 koszy. Być może po jednym dla każdego ucznia, który miał je przy sobie. Również w naszym życiu często wydaje się, że na ziemi pozostały resztki. Być może Pan Jezus Chrystus błogosławił nasze związki, ale mieliśmy też pewne załamania. Widzimy, jak Chrystus Pan odpowiedział na nasze modlitwy, ale czasami zastanawiamy się, dlaczego trwało to tak długo. Chociaż Chrystus Jezus splótł nasze doświadczenia razem, niektóre z naszych poplątanych historii wydają się nadawać tylko do wyrzucenia. Niemniej jednak Pan Jezus nigdy nie marnuje ani jednej chwili. W końcu zbierze te resztki, które pozostały, a my będziemy mogli je zanieść jako świadectwo Jego łaskawych dróg. I najważniejszą kwestią jest to, czy Twoje życie oddałeś Panu Jezusowi, uwierzywszy w Pana Jezusa, i jest Jezus jedynym Zbawicielem, poza którym nie ma Zbawiciela. Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony, więc uwierz w Pana Jezusa i ratuj się spośród tego złego, przewrotnego rodu. Pan Jezus jest jedynym prawdziwym ratownikiem od należnej Tobie kary piekła wiecznego, więc uwierz Panu Jezusowi i bądź zbawiony. Niech Bóg Ci błogosławi.